Siemanko, z tej strony Tiniek. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam unboxing klawiatury Razer Black Widow wersja Ultimate. Więc na początek trzeba się podbić tej oto tutaj pięknej folii. Piękna folia usunięta. Do tej pory używałem klawiatury Logitecha G105. Nie była zła, ale już klawisze przestały, że tak powiem, funkcjonować tak jak powinny. Dlatego też postanowiłem zrobić, idąc, że tak powiem, już falą po zakupie słuchawek Razera. Myszkę już posiadam od dawna. No to postanowiłem zakupić i klawiaturę Razera. Chciałem kupić Logitecha 710 Plus, ale stwierdziłem, że jednak nie. Dobrze, to jest klawiatura. Klawiatura jest, powiem Wam szczerze, że bardzo ciężka. Nie będę się tego wywał na temat jej tam, że tak powiem, opcji, co sobie ma, bo wszyscy wiedzą, co sobie ma ta klawiatura. Zobaczmy więc, jak wygląda, co jest w pudełku. A to fajne, można sobie zostawiać na tej klawiaturze podczas jakiegoś wyjazdu dłuższego czy coś. Czujemy klawiaturę. Cholernie ciężka w porównaniu do Logitecha. Zaraz muszę powiedzieć. Teraz jak to wyciągnąć, żeby nic nie rozdupcyć. No tutaj mamy jeszcze. Dobra, zanim wyjmiemy klawiaturę do końca, to sobie zobaczymy, co jest w kopercie Razerowskiej. Oczywiście, gratulujemy zakupu. Synapse 2.0. To z tego, co wiem, jest jakiś taki programik Razera, który coś w stylu chmury, tak, że wszystkie twoje ustawienia pozwala uruchamiać na różnych komputerach. Tutaj mamy instrukcję obsługi, ładnie opisane wszystkie funkcje, elegancko. No tu też coś w stylu instrukcji obsługi. O, i dwie wlepki. Jak miło. W autobusie ich nie będę naklejał na pewno. Znajdę dla nich lepsze miejsca. Dobra, teraz ciąg dalszy wyciągania kabli. Chyba poszedłem dobrym tropem. Tak. Jest, sukces. To już nam się na razie nie przyda. Chyba że będziemy se reklamować ją kiedyś. Antypoślizgowa jest totalnie. Jej się wręcz, że tak powiem, nie da przesunąć. Dzięki klawiszy. Szczerze, aż takiej tragedii nie ma, jak wszyscy tam mówili. Słuchajcie, teraz kliknę w moją starą klawiaturę. Tej to prawie nie słychać. Ło, bym sobie powyłączał nagrywanie. No słychać, ale czy aż tak straszliwie, to bym się kłócił. Wyciągniemy, rozbroimy kabelek. O. Tak. To jest bardzo ważne i co w dużej mierze skłoniło mnie do kupienia wersji Ultimate zamiast zwykłej wersji. Jest to bezpośrednie podłączenie do karty dźwiękowej pozłacanymi końcówkami, tutaj wszystko jest elegancko. I wyjście mamy, to jest taki hubik bezpośredni, tak? Bo w większości jest w ten sposób to rozwiązane, że jest kabel USB i jakoś to się tam programowo przekształca w dźwięk, który dochodzi jakoś. Co my tutaj dalej mamy? Oczywiście mamy 5 programowalnych klawiszy.
klawisze jaśniej, ciszej, głośniej, ciszej. Nie, może jakoś gdzieś mi się uda podłączyć tą oto klawiaturę pod USB. Albo i się nie uda. No cóż, nie uda się. Nie mam do czego podłączyć. No ale wszyscy chyba wiedzą, jak klawiatura Razera wygląda. Oprócz tego, co tutaj mamy, uśpienie, jaśniej, ciszej, nie mam pojęcia, przewijanie, głośności, oczywiście z klawiszem funkcyjnym FN. Tutaj dość dla mnie istotna rzecz, wejście słuchawkowe, wejście mikrofon, wejście USB, gdzie ja w ogóle trafiam w kadr? Chyba trafiam. Troszkę mnie w klawiaturach Razera wkurza tej literki. R jest cudowne E. Po prostu nie wiem, co to jest za litera. Ale R to na pewno nie jest. Jak kiedyś przyjdę pijany, będę grał w grę, to myślę, że to jest L. Albo nie wiem co. No dobra, mniejsza z tym. Tak więc to chyba było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie klawiatury Razera. Wersja Black Widow Ultimate. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wersja nie Ultimate, czyli Standard, jest tańsza o 100 zł, tak? Ale czego ona ma, czego to ta nie ma? Więc tak, ma różne poziomy świetlności. Ma te oto kabelki, co już mówiłem. Cała klawiatura jest błyszcząca, tak jak tutaj ten znaczek, co pozytywnie wpływa na ściąganie naszych odcisków palców. Ogólnie się bardziej brudzi, tak? Poprzednia wersja, bo to jest wersja odświeżona Black Widow. To jest wersja 2013, bo w 2011 roku była wydana wersja poprzednia. I ona była, ta wersja Ultimate była cała błyszcząca. Oczywiście tam jest te wszystkie auto, te anti-ghostingi, bla 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 bla. Nie będziemy się tutaj rozpierdzielać na ten temat. Bo każdy wie, co to jest. To nie jest recenzja, to jest tylko unboxing. Tak więc dziękuję bardzo. I zapraszam do kolejnych. Na razie, cześć.